Będą nas przyjechać, nas odwiedzić i poprowadzić nam dzisiaj trening. Wam dziękuję za takie liczne przybycie, także no co, miłej zabawy, tak? Dokładnie. Dzień dobry, witam. Tak licznej grupy to jeszcze na sali nie miałem. Nawet jak byłem w Tajlandii, to bo jak tam trenerzy prowadzili, też nie było. Po 50 to widziałem, ale 80 jeszcze nie. Ale Marcinie, gratulujcie, masz fajną grupę. Słuchaj, liczyć kurwa idioci nie umią, bo oni nie mają grupy, oni mają na pierdolę. I fajnie. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, bo już tam za którym gadałem, że jakiś tam znajdę dzień, że tylko, że chcę przyjechać w piątek, w sobotę zrobić dwa treningi, zostać na kolację i w niedzielę wracać. Super, bo jesteśmy, tak to, jesteśmy jest na to, jest to źle zrobione, niedopracowane, ble. Na wariatę jak najbardziej. Ale żebyście nie myśleli, że ten świnia to jest koszulka, której nigdzie nie kupicie, je rozdaję tylko swoim. Gdybym wiedział, że bardziej z 80, to może bym dał 5, bo tych koszulek nie sprzedaję. To robię i oddaję swoim. Marcin, tu masz ten. Ja od niego dostałem, ale dzisiaj jej nie założę, bo dzisiaj reprezentuję swój klub Knockout Bielany. Żeby to nie było, że przyjechałem tu, dali mi koszulkę i mam w dupie swój klub. Nie, swój klub tak samo szanuję. Stemniutko. No, także... Następnym razem jak przyjadę, to przywiozę 5 koszulek i przypadkowym osobom, którzy będą na sali, dostaną. Także tego nie idzie kupić, nigdzie tego nie, to jest tylko moje. Słuchajcie, problem jest, proszę? 88. No. I ten. Problem jest w tym, słuchajcie, bo tu se ktoś wymyślił, że albo przyjedzie, albo nauczy te. Nie. Jeżeli ktoś myśli, że jutro będzie mądrzejszy, to jest w wielkim błędzie, bo będzie jeszcze głupszy niż był, bo to liczenie pokazało, że intelektem wy nie grzeszycie, ale to jest fajnie, że bo nie macie, wy macie umieć tylko policzyć pieniądze, na któreś tam zarobicie. Może zarobicie. Chociaż na razie w Muay Thai w Polsce to chyba nie ma za dużo pieniędzy. W Tajlandii już trochę więcej, bo małe dzieciaki utrzymują rodziny. To wiem. Także słuchajcie, problem w tych całych polskich sztukach walki, gdzie mamy fenomenalną grupę, wielu się porobiło trenerów, porobiło się zawodników, bo tych zawodników, którzy są w KSW i w innych federacjach, którzy później przechodzą do UFC, jest bardzo dużo i nie jesteśmy chłopcami do bicia, ale cały problem polega na tym, że 99% trenerów i zawodników ma na cel jedno. Trafić, kopnąć, udusić na jedno. A ja jestem przeciwnikiem tego, żeby uderzyć go, żeby go kopnąć. Nie. Podstawowym zadaniem, czy za każdym razem, ileś lat jestem trenerem, jest jedno. Ja mam nie dostać. Ja się mam nie dać trafić. A cała reszta to jest przypadek. Jak mi się uda, trafię. I tak zrobicie tylko tyle, na ile wam przeciwnik pozwoli. Co z tego, że ty będziesz umiał wszystko, wiele rzeczy na treningu, jak przyjdzie walka, nogi sztywne i koniec, nie? I po walce. Dam wam taki przykład, jaki Europejczyk, pojechałem w 78 roku, wielki kozaczek do Korei, do Pchenianu, wychodzę na salę, 20 tysięcy ludzi w mundurkach, o kurwa, ja takich publiczności nigdy nie widziałem, no na żużlu. I wyszedłem zniszczyć, a wyszedł taki sobie skakaniec koreańczyk. Chodzi, jednego cepa głową w narożnik, a 20 tysięcy. Ha! I słuchajcie, 3 rundy, jak ja błagałem, żeby on mnie skończył. Jak ja prosiłem Boga, żeby on mnie jebnął, skończył, żeby się nie było pośmiewiska. Tylko dlatego, że ja mu chciałem łeb urwać, a on był tak szybki,
że nikt mu nie zrobiłem. I parę razy mordą w narożnik, wstyd jak jasna cholera, on mnie ośmieszył. Tylko dlatego, że ja musiałem przyjechać. No. A mi ten rzecz jest spokojny. No jak spokojnie, jak 20 tysięcy ludzi się z ciebie śmieje, nie? I przejście w mundurach. Wszyscy byli, bo w Korei w ten czas chodzili wszyscy w jednakowych mundurach. Nie było cywilnych ciuchów. I to mi pokazało, że to nie ja mam chcieć mu łeb urwać, tylko ja mam pilnować, żeby on mi głowy nie urwał. I tak uważałem, że później przyjechałem do Szczecina, do Rysia Majdańskiego, chciałem mu łeb urwać i obudziłem się o 22 na dworcu centralnym w Warszawie. I zrobił mi przerwę w życiorysie. Bo też zapomniałem, że... I miałem akurat okazję być na długich zgrupowaniach. W Tajlandii dwa razy miałem okazję być na UFC w Miami na dłuższych. Ja tak prowadziłem te treningi i jak się okazało, wcale nie jestem chłopcem do bicia, że trenuję tak, a nie inaczej. To, że Jotko nie wykorzystał, jego sprawa, to, że Sobota nie wykorzystał, jego, ale chciałbym jedno, żebyście zmienili nastawienie. I to mówię i też trenerowi. To nie ja mu go mam zajebać, to ja się mam nie dać trafić. I poczekać na moment, bo nie ma czegoś takiego, że jak będę walczył czy kopał, że jestem cały czas bezpieczny. Przy każdym ruchu, daję wam przykład. Prostuję lewy, zabieram rękę, jest dziura. Co byś nie robił, jesteś narażony na to, żeby dostać. I wy to macie umieć wykorzystać, panie trenerze. To nie ja go mam zajebać, to ja się mam nie dam trafić. Bo tak długo, jak się nie dacie trafić, tak długo jest szansa, że coś zrobicie. Każdy cios, który dostaniecie na łeb, może być ostatni, dosłownie i przenośny. A cygany grają i zanim się obudzisz, to już kolega przeciwnik pije piwo, bo zarobił parę groszy. Rozumiecie? Także jest fajnie, że dużo ludzi. To co, panie trenerze, 5 minut rozgrzewki, 10 i później poprowadzę lewy, zwykła, normalna, pokolona. Stoisz tak. Ja, czemu się zrobi unika? No czemu unika nie robi? No patrz, stałeś tak, zamiast chuja podnieść, to ty się zastanawiasz. Noga, noga, noga. Aha, bardziej frontalnie zaatakować. No, no, no. Atak bardziej frontalny. I ja, ustawiając się tak, ja ci powtarzam, robi na to, kurwa, robisz to, na to robisz to. A to robisz to. Ja ci nie daję się trafić. Zmieniam całkowicie ustawienie nóg. Noga, kurwa, noga! Jak cios pójdzie? Kurwa, pan to nie nagrywa, no proszę pana, bo później pójdzie. Po co? I teraz zobacz. Tak czekałeś, że na chwilę zesztywniałeś i ja ci tylko rękę puściłem. I to nie ja jestem chuj. Jak ja wam mówiłem, że macie być prosto, a nie sztywno, nie? A ty czekając na to kiedy, coraz bardziej się zrobiłeś betonowy. Czy to jest cios? No nie. To czego się kurwa boisz? Po co? Kurwa, gdzie tam idziesz? Potrzebnie.
Tu. Noga! Czemu haka nie zadał? Mam czasu haka. No. No było tak. Noga! Schematy, za dużo schematów, no. Jakich schematów? No w głowie, ja z kontry boksowałem, to też ciężko. Ale co to ma do rzeczy? A czy zrobienie, pak? Czy to zrobienie? Wróć, noga. Noga, no. Wróć. Czy to nie jest kontra, kurwa mać? Dobre, dobre, no. Czy to nie jest kontra? On mówi, że z kontry boksowa. Kontra to jest odejście i skończenie frajera. No. Noga, noga. Jarku, w Szczecinie lewe haki zadajemy prawą ręką? Bo jeżeli tak, to nie. Noga. Patrz! No i po co tam polazłeś? Noga! Noga! Prawa! Lewa! Biodro! I koniec walki! I zobacz co zrobił! Zamiast jebnąć frajera, tyś poszedł na bok. Ale widziałeś! No. Ja? Ty, powiedział na mnie kurwa. Nieładnie. Słyszałeś? Powiedział kurwa i patrzy na mnie, no. Nie to miało być, tak? Noga prawa do przodu. To, to, to. Ty miałeś przyjąć czy widzieć? No. Pomału, spokojnie zrobiłeś. Raz, raz, raz. I spokojnie. Raz. Spokojnie, kurwa. Daj się mu wyszaleć. Zobacz jak to działa. Tak, tak. Macha, 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 macha. Kurwa, uniki. Ale uniki z nogami czy rotacje? Nie wiem. No dobra, no kurwa chodź durniu. Stoję tu, chodź. Stoję tu. I zadaję ciosy, kurwa. Po co robisz uniki, jak jesteś za zasięgiem? Co masz zrobić? Chodź kurwa za rękę! Gdzie odchodzisz? Zostaw tę rękę, nie przeszkadzaj mu! I ty czekasz na to! I co się zapytasz, czy masz iść, czy masz nie iść? Nie wiem, jak jest przy linach, to stoisz! Jak spierdala, to idziesz! Po co jeszcze do tyłu? Noga! Za rękę! Za rękę głęboko! Kurwa, nie bój się tego! Za rękę! Noga! Za rękę! I zabieraj się! Noga! Noga! Jedziesz, jedziesz! I wchodzisz frajerowi i zobacz! Wystawiał ci pizdę, a ty kurwa poleciałeś w pizdu gdzieś tam do portu. Po co? No ale widziałeś, że... I żaden kurwa fenomen cię nie przekona, kiedy. Ale jak będziesz widział kiedy, to ci kurwa żaden fenomen jest niepotrzebny. Umieć to wykorzystać. Umieć widzieć. Patrz, stoisz tu, tu ciągniesz, sto i z tego dalej. A zrobisz to, jesteś na szale.
robiąc to, nie dość, że nie dostaniesz, idziesz dalej. Jakby stabisz ryj, to jakbyś nie stał, to i tak cię zgasisz. Ale możliwość do dalszego, czy uciekasz, idziesz do przodu, to, czy spierdalasz sobie tu, czy sobie idę to, to jest... A im bardziej jestem spokojny, tym sobie cały czas chodzę, tu. I chodzę to. I mam cały czas mam nogi przygotowane do ataku i do obrony. Z lewym też tu się zabierają, tak? No tak! Tego zabieranie było tu. Tu też się zabierało. Trzeba wszystkiego. Ja nie mówię, że macie robić tak. Ale ja daję tu. To. Tu, nie? Więc czego uderzyć? No dobra, panowie i panie. Mała. Dlaczego? Nie wiem. Ty nie masz się dać trafić. Gdzie ci się śpieszy? Daj jej machnąć. Po co ta noga? Wyprostuj się. Gdzie? Puść ręce. Szeroko nogi. Szerzej nogi. Jeszcze szerzej. Ręce na bok. Wyżej. Wyprostuj się. Kochana, wyprostuj się. I skręt. Daj tą nogę tu. Rób, tak. Jeszcze. Wykręć. I patrz. 7 razy pokazywałaś mi, że chcesz sierpa, nie? I za 7 razy się odsunąłem. I w momencie, kiedy ty się rozmyśliłaś, bo ja ci zadałem drugi cios i dostałaś w łeb. Ty się rozmyśliłaś, nie ja. Głowa, oczy. Ej. Dobra, starczy. Dziękuję teraz. Co? Noga, prawa noga, lewa noga. Wyprostuj się, puść ręce. Lewa noga, wyprostuj się. Prawa noga, szeroko. Prawa noga, wyprostuj się, puść ręce. Patrz, ty robisz ten ruch, a powinnaś robić naturalny, sobie chodzisz tu. Robiąc ten ruch, już straciłaś symetrię ruchu. Już z tego nie zadasz ciosu, a z tego zrobisz wszystko. Puść ręce, noga, wyprostuj się, wchodzisz. Jak idziesz do sklepu, noga, za rękę mi się chowaj. Opuść brodę. Nie rzucaj głową. Zapomniał? Słuchaj. Później. Za rękę chodzi. Za rękę. Po co ci to? Za rękę. Wyprostuj. Noga do przodu. Wyprostuj się. Wyprostuj się. Spokojnie. Tu. Stop. Stoisz pewnie? Tak. Noga, wyprostuj się. Teraz zobacz, co się dzieje. Zobacz, co się dzieje. A wystarczy, że się wyprostujesz. Jakoś dziwnie jesteś pewniejszy, nie? Rozumiem, środek ciężkości, wszystko musi być bardziej w no, ty...
Masz być prosty. Tak jest. Puść ręce, puść ręce. Ty nogę zabierz. Noga, noga, noga. Nie na panie. Co? Nie, ja nie machnąłem, ty zrobiłeś ładnie. Ty masz widzieć, co on robi. Ja ci nie powiedziałem, co ty masz robić. Dobra. Ja ci mówię, jak masz reagować na niego. Puść ręce. Noga. Jak będzie cios? Jak będzie cios? Noga, noga głęboko. Noga, noga. Nie śpi. Nie śpi. Noga. Ale kiedy? Unik. Za rękę się chowaj. Za rękę głęboko noga. Nie jak małpa, kurwa, tylko jak bokser. Noga. Gdzie? Gdzie? Nie pochylaj się, bo cię świnie podniosą. Wyprostuj się. Gdzie? Wypokój te nerwy. Pobawcie się. Każde ćwiczenie, jakie robicie, to jest część walki. Każde ćwiczenie, będziecie robili byle jak, wierzcie mi, będziecie byle jak walczyli. Jak nie będziecie pielęgnowali dokładności, precyzji przy każdym jednym ruchu na rozgrzewce, nie bójcie się, tam nic nie zrobicie. Zaczynacie trening, zaczynacie wszystko robić doskonale. To nie znaczy, żeby macie robić doskonale. Jest to niemożliwe, ale będziecie robić byle jak, będziecie walczyć byle jak. Nogi szeroko, palce prawej nogi na wysokości pięty lewej nogi. Umańkuta odwrotnie. Panowie, bardzo proszę, nie tak jak dziwki na trasie katowickiej, tylko jak kurwa zawodnicy bokserzy. Stopy równolegle. Jak mi nie wierzycie, to tam jest z tyłu trener Jalek Poznański, zna to doskonale. Kolumna ćwiczebna była obowiązkową część każdego treningu na kadrze. I nawet on kiedyś umiał boksować. I to nieźle. I teraz patrzcie. I skręt. Raz. I teraz zobaczcie. Lekko puszczamy ciężar na prawą nogę. Dla normalnych, dla nienormalnych na lewą. Czyli dla mańkutów. I zobaczcie. Taki zwykły przykład daję. Tutaj kolega, nie? Waży 90 kg. Zobaczcie. On nie jest w stanie mi nic zrobić. Ale wystarczy, że się wyprostuje. Wyprostuj się. O, wyprostuj dwie nogi. Szerzej prawa noga. Wyprostuj, wyżej tej kurwy podnieś, tak, o, stop. Jest różnica? Jest. Nie ruszaj się. Jest różnica? Jest. Weź te kurwy tak, o tu. Nie, nie, bo ona go nie słucha. Panowie, ja mówię o poprawności ruchu. Jak znajdziesz czas, możesz oddychać, nie? Nie ruszaj się. Jak ty wszystko zrobisz prawidłowo, to ty nie drgniesz. Może się każdy ze mną kłócić. I skręt w drugą stronę. Raz. I teraz zobaczcie, co się stało. Chłop 90 kilo, a go dzieciak powraca. A wystarczy, że zrobisz to. Weź te kurwę wykręć, to wyprostuj się. Nie ruszaj się. Wyprostuj się. O, to.
Chyba nie chcesz dyskutować, nie? Nie. No. Wyprostuj się. I skręt. Kolejny. I teraz zobacz. Brakło milimetrów. Wiecie, o co chodzi? Że wy macie wykonywać perfekcyjnie ruch, a nie byle jak. Ty masz zrobić to. Te ręce nie mają być tak. Nogi tak. To ma być wszystko. Po prostu to ma być kurwa tak, a nie tak. Tak, a nie trochę tak. I to są... I tu się zaczyna problem prawie wszystkich. 99% zawodników i trenerów, a jakoś to będzie, nie, będzie chujowo. Albo robimy poprawnie, albo nie róbmy wcale. Tu kolega sam widzi, że wystarczy lekko. Pozwól kolego. Patrzcie. Stajesz, nie luźno, puść ręce. Szerzej nogi. Patrzcie, staję naprzeciwko niego, nie? Zamykam oczy. I sobie robię tu, tu i trafię go zawsze tam, gdzie chcę. Chodzę sobie i cały czas trafię go tam. A teraz wystarczy, że się odchylę. Wystarczy, że się pochylę. Wystarczy, że zrobię to i już mając frajera na tacy, ja go nie mogę trafić, bo... Ale jak zrobię to, za każdym razem. Każde drgnięcie tu i naprawdę, wierzcie mi, choćbyście nie wiem co robili, jak trenowali, jak zapomnicie o tej poprawności, o tej precyzji ruchu, to idźcie do domu. Jeżeli ty będziesz wszystko perfekcyjnie, poprawnie robił, po pierwsze nie będziesz tracił czasu na szukanie równowagi, nie będziesz tracił siły na przestrzelone uderzenia, bo to nie on. To wy jesteście pizdy, bo źle żeście wykonali ruch. Bo jak podejdziesz do przeciwnika, a zrobisz to, zawsze trafisz. Kto oglądał walkę Usyk Joshua, to widział, jak ten Usyk swobodnie wykonywał prawidłowe ruchy i później zrobił Joshua co chciał. Tylko dlatego, że nie chciał go zabić. Rozumiemy? Dlatego mówię o tej poprawności, żeby to nie było tak. Przez przypadek wygrasz pierwszą jedną walkę, ale przez przypadek nie zostaniesz mistrzem świata. Tego się nie da. To ma być wszystko wypracowane. I zaczniemy sobie spokojnie, najprostsze. Będę mówił. Dwie nogi. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz jakby mnie ktoś zmierzył, to ja tak stałem przed chwilą, robiąc cztery ruchy. To jest naprawdę proste, tylko nie chcijcie mu łba urwać. I to dotyczy dziewczyn, chociaż dzisiaj dziewczyny mają większe jaja niż chłopaki, także i sami dobrze o tym wiecie, nie? I panowie, na pełnym i panie zaczynamy. Spokojnie, jeszcze raz pokażę. Raz. Dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok? Słuchać na sygnał, reagować spokojnie. Panowie, raz, dwa, trzy, cztery. I to dotyczy judoki, kickboxera, MMA, kurwa, każdego jednego. To nie dotyczy tylko boksu. Bo żebyś mógł to zrobić, musisz cokolwiek, czy w zapasach, czy dużo, musisz stać na nogach. Jak nie czujesz podłogi, nie istniejesz. Na jednej nodze to bocian stoi. Na pewno nie ten, co... Dobra? Całkiem spokojnie. Nic się nie wkurwiajcie, że wam nie będzie wychodziło. I jeżeli myślicie, że jutro będziecie umieli, nie. I zaczynamy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Stop, stop, stop. Wróć ryjem do mnie. Ryjami do mnie. Słuchajcie, ja powiedziałem raz, dwa, trzy, cztery.
A tu nagle kolega, raz, dwa, ja nie powiedziałem trzy, a ten już kurwa kumpla zadeptał, no. Słuchaj ze zrozumieniem. Każda reakcja na sygnał, na głos jest to samo jak reakcja na ruch. To jest dokładnie to samo. Ty masz widzieć, masz słyszeć, co się koło ciebie dzieje. Bo jak ty będziesz walczył, to przeciwnik może być głupi. Ale przeciwnik ma mądrego trenera i ten trener mu coś podpowie, nie? A jak ty będziesz chciał mu zajebać, to ty nie słyszysz, co trener przeciwnikowi podpowiada. Rozumiecie? Słuchaj ze zrozumieniem. Obserwuj. Zaczynamy. Raz. Stop. Wrócić. Dwie nogi. Tu. Mierzę. Jedna w Szczecinie, druga gdzieś tam, kurwa, pod Donieckiem, nie? Dwie nogi. Przypominam. Dwie nogi. Ręka, noga, noga. Jedziemy. Raz. Dwa. Zatrzymuj. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. No i teraz trafi się taki frajer, co nie powie cztery po trzy i masz przejebane. Rozumiecie, panowie? Przed chwilą wam mówiłem. Tak jak macie reagować na każdy ruch przeciwnika, tak macie słuchać to, co przeciwnik ci nie powie, ale trener ci podpowiada. Twój i słyszysz to, trener przeciwnika mówi. To też jest ważne. No jeżeli ja podpowiadam, słuchaj, podnieś go prawym hakiem, a przeciwnik leci z ryjem, to już jest dla mnie idiota. A tak miałem kilkadziesiąt razy. Ja powiedziałem, Rudy, prawy hak. A przeciwnik wystawia ryj i koniec walki było, nie? Nie powiem nazwiska, bo szkoda, bo to fajne chłopaki. I wy też musicie się wychodzić do walki, przede wszystkim zadbać o własne zdrowie, nie? Jak ty będziesz widział, co robi przeciwnik, co on ma zamiar, wyczuć go, to jesteście w luksusowej sytuacji. A jak ty będziesz chciał wszystko po swojemu, to nic z tego nie wyjdzie. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Aha. No i przepraszam, no kurka. Panie trenerze Marcinie, ja przepraszam pana, że pan takiego idiotę, który do czterech nie umie liczyć. Ja przepraszam. Panie trenerze, przepraszam, bo miało być, gdzie tam trener Marcin się schował? No ze wstydu uciekł, kurwa. Słuchajcie, wrócić jeszcze raz. Puśćcie te nerwy. Przypominam. Raz, dwa, trzy, cztery. Chodzę sobie. Raz, dwa, trzy, cztery. Wam nie ma prawa góra drgnąć. Wam nie ma prawa góra uciec. Bo jeżeli ty będziesz wszystko robił tu, kto oglądał walki McGregora, to widział, że ten se chodził. On wygrywał precyzją, a nie siłą. Bo on nie jest silny, na zapasy to go każdy połamie, nie? Ale był tak szybki, tak wszystko widział, że wygrywał, nie? Zaczynamy. Raz! Dwa! No i co? Kurwa, stań za nim, będziesz go trzymał, bo się dzieciaczyna rozpierdoli tutaj. Ten. Trzy! Cztery! Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Dwie nogi do przodu, atak. Raz! Dwa! Aha. Zawołać mamusię. Trzy! Cztery! Raz! Dwa! Aha. Trzy! Cztery! Panie trenerze, to mam dla tego pana łysego nerwosolek jakiś, bo jest nerwowy i tutaj mi się... Zaraz mi glazurę mi podrze sobie o matę. Przypominam, ja nie wiem, kiedy on zada cios. Wy macie być w każdej chwili przygotowany na to. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz, dwa. Trzy. Cztery. Raz, dwa. Trzy, cztery. Raz, dwa,
Trzy! No czy kurwa nie małpy? Cztery. No bo małpy mają tak jak, bo raz, dwa, trzy, cztery, tak musi być raz, dwa i trzy, cztery, no. Ale wierzcie mi, pośpiech to jest strata czasu. Nigdzie się nie śpieszcie. Unik robicie tylko wtedy, kiedy przeciwnik zadaje cios. No bo jak nie zadaje, no po chuj. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Widzicie, parę minut i już zaczęliście umieć liczyć, nie? A teraz, żeby to nie było nudne, raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Przypominam, lewy, frajer zadaje cios, w ringu w klatce przeciwnik. Frajer jest na ulicy, idzie prawy, zejście, puszczam i prawy. I też cały czas powtarzam, nie ma tego, nie ma tego. Cały czas prosty. Nie mylić ze sztywnością. Bo mi ktoś zaczął, kurwa, takie chodzą, takie patykarze. Tak, ale nie są sztywni, a są wyprostowani. Nie mylić pojęć. Okej? Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Kolejny unik, to. I na co czekasz? Rozumiecie? Ale to wasza głowa ma to wszystko widzieć. Nie raubo, nie, ja to chuja się nie liczę. Wy macie widzieć. Im lepszy zrobisz skręt, tym bardziej panujesz nad całą swoją sylwetką. Na każdym jednym ruchu zrobisz idealny skręt, ten cios pójdzie tam, gdzie powinien iść. Każde drgnięcie góry w jedną czy w drugą stronę jest pozamiatane. Rozumiemy? Panowie, spokojnie. Raz, dwa, trzy, spokojnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. I później będzie. Raz, spokojnie. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Wchodzę za ręki. I to, co powtarzam. Normalnie już światło gaśnie. Gaśnie światło. Idzie, dać mu jeszcze czas. I tak będzie. W boksie ręką, MMA, tym majtan, idzie kop. Jak przepuścisz za rękę, jest pozamiatany. Ale to wasza głowa to ma wszystko widzieć, wasze oczy. Bo co z tego, że będziecie wszystko umieli, dzieciaki, panowie, panie, jak zamkniecie oczy, to na chuj wam trener. Bo i tak nic nie zrobicie. Ta koncentracja, ta swoboda ruchu, nie ostatnią rzeczą, jaką coś to mam mu przyjebać. Nie, ja go mam wyczekać, ja go mam oszukać. I poczekać na treningu to może trwać 2-5 godzin. Ale w ringu na to są tysięczne sekundy. I wierzcie mi, to jest od groma czasu. Ale wasza głowa musi się przestawić, nie? Nie ja jemu, tylko chodź kolego, zrób coś, a ja ci i tak skończę. Wierzcie mi, nie ma bezpiecznego kopnięcia, ruchu, nadania ciosu, żebym nie poniósł konsekwencji, jak przeciwnik będzie szybszy. Jedziemy. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Cały czas przygotowane, sobie co bym nie robił, tu chodzę. I stoję, nogi są tak. Nie muszę mieć kurwa sznurka, kopąta żadnego,
Cenowi mają być tak. Trzeba będzie kopnąć, to kopnąć. Trzeba będzie zrobić pierdolę, trzeba zaatakować, zrobić. Ale tylko wtedy, kiedy będziecie mieli środek ciężkości na środku, a nie na przedniej nocy. To jest tak, taki Marcin Parketa się połamie tak jak Mijatkiewicza, Jaskowicza połamał, nie? Świnia. Bo tamten myślał, że kiedyś był kickboxerem, to mu wszystko wolno. Tak? Tak, 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 nie, tak było. No. Luźno, luźno. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. Gdzie z tym ryjem? Trzy. Cztery. Raz, dwa. Nawet nie wiedziałeś, że masz ryj na tacy wystawiony. Raz! Dwa! Trzy! Cztery! Wyprostuj się. Cztery. Ja też mogę. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Cztery. Raz. Dwa. Kurwa. Wyprostuj się. Wyprostuj. Wyprostuj się. Kurwa, wyprostuj. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Mówię. Chamie prosty. Mamy prosty. To nie mówię mu, żeby go zeszmacić, obrazić. Ale jak ja mówię, słuchaj chłopczyku, wyprostuj się, to mnie potraktuje jak frajera, co ja od niego chcę, nie? Prosty jest wtedy, kiedy jest prosty. A jak nie wiecie, kiedy jest prosty, to jest tak, kupcie sobie ABC małego matematyka, tam jest geometria i linia prosta jest wtedy prosta, jak jest prosta. Żadnej szkoły nie trzeba kończyć. Co ci się stało? No, co idziesz zamawiać broszurkę? Luźne podskoki. I teraz zobaczcie, żeby, jak mówiłem cały czas, to, że macie być prości, to, że macie widzieć, macie reagować, bez poprawnych nóg nic nie zrobicie. I teraz chodzicie sobie na sygnał. Raz do tyłu i dwa na bok. Najnormalniej, patrzcie, najnormalniej, spokojnie. Raz, dwa, całkiem. To was nie może kosztować w ogóle zdrowia. Odchodzi sobie dwie nogi. Patrzcie, stop.
nie robicie tak i tak, tylko tu, cały czas prosty się odbijam. Okej? Okay? Spokojnie, na sygnał. Raz, dwa. Raz! Dwa! Raz! Dwa! Raz! Dwa! Raz! Dwa! Raz! Dwa! Dwa! Stop! Panowie i panie, raz, dwa, raz, dwa. Skoro powtórzyłem dwa, to dalej robisz to, aby, o kurwa, gdzie było jeden. Nie? Ja was przepraszam, bo miałem powiedzieć jeden. Ale dalej wam mówię. Reakcja na głos, na ruch, nie? Tu się nie da tak wytrenować, żebyś robił dwa razy raz, dwa razy dwa i później będziesz mistrzem świata. Nie. Jest taka prosta zasada. Jak nie wiesz co zrobić, to spierdalaj. Lepiej niech nogi bolą od spierdalania niż ryj od przyjmowania. Testowałem to, zdarzało mi się biegiem spierdalać. Plecy miałem od lin pozdzierane, ale morda ładnie wyglądała. Nie zawsze się dało wygrać, nie zawsze byłem w dyspozycji. Ale też głowa nam podpowiada, co jest ważne, nie? I wy macie się nastawić na to. Wszystko zrobię, pod warunkiem. Jak nie przyjmę pierwszego kopa, jak przyjmę na łeb kopa, jak mnie nie znokautuje, to ja coś zrobię. Bo jak ja mu będę chciał coś zrobić, to mogę nic nie zrobić. Powtarzałem. Tu do Szczecina przyjechałem, kozaczek, i obudziłem się na Centralnym o 22. A dostałem w łeb o 11.07. Tak też bywało, bo chciałem. A wy macie nie chcieć. Wy macie nie chcieć mu cokolwiek zrobić. Wy macie chcieć widzieć i reagować na konkretny ruch. Atakuje, daj mu miejsce. Daj mu miejsce. Odskoczy 5-10 razy, on się zatrzyma i w ten czas ty zaatakujesz. A zrobisz to, jak będziesz miał spokojną głowę, bo ty mu dajesz miejsce do popisu, nie? A nie ma nic bardziej wkurwiającego, jak ty chcesz, a on się ucieka, nie? Ty się zatrzymujesz i kurwa nagle kopa w ryj idzie, nie? Bo się zawahałem. Dobra? Całkiem spokojnie powtarzam. Raz, dwa. Raz! Raz! Przepraszam tutaj tego kolegę, bo miałem powiedzieć dwa. Nie, przepraszam. Panie Marcinie, trenerze, ja przepraszam. Miałem powiedzieć dwa, powiedziałem jeden. Zachowałem się jak chuj, czuję się podobnie. Tylko przez to, że nie zrobiłem tak. Tylko jak przeciwnikowi tak zrobić, to mówię, ale mi się fajny frajer trafił. Zaraz go skończę. Słuchać i reagować. Raz, dwa, raz, dwa, 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 raz, raz. Dwa, 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 i luźno, patrz na, i luźno, skłon, wyprost. Ma, przy tym ruchu nie istniejesz, bo jesteś na ten ułamek sekundy jesteś bezradny, ale jak to zrobisz, to zawsze światło zgasisz. Patrz, nie blokuj gardy, unik zrób. Po co ci to? O. I zawsze 100 razy szybciej z tego wyjdziesz ciosem, bo tu zawsze dajesz mi możliwość, żebym jeszcze coś naprawił. A zrobisz rotację, to już mnie możesz skończyć. Także obrona garda jest fajna, ale to jest ostateczność. 100 razy pewniejsze jest to. 100
100 razy pewniejsze jest to, niż się blokować. Ale ładnie. I jedziemy. Bawimy się. Czy ten, czy mój? Mój jest 10 razy dłuższy. Ale wy w waszej głowie, zobacz. Zobaczcie, czy zauważysz, kiedy rękę otworzyłem. Widziałeś? To jest 100 razy krótsze od mojego ciosu. A to widzisz, a tego nie widzisz. Tylko dlatego, że tu se wmawiasz, że jest niebezpiecznie i się sam blokujesz, a tu się nie blokujesz. I se sam wmawiasz, że źle. Puść ręce, nie ruszaj się, pomału. Uniki rób. Puść ręce. Szybciej, skręty tułowia. Puść te ręce. I teraz na chwilę byś się zatrzymał, dostałbyś w łeb. Ja ci nie machałem z boku, ja machałem tu. Ale ty się zabachasz, to ty dostaniesz w łeb. I to nie ja chuj, tylko ty idiota. Rozumiesz, tak to działa. Rozumiem. To twoja wina, jak dostaniesz, a nie moja. Pomału, luźno. Ale widzisz, że to jest kurwa frajersko proste, nie? No jeszcze żebyś oddychał, to już będzie całkiem. Zapomniałem mu powiedzieć, żeby oddychał, przepraszam. Czy to jest cios? Nie. A może to jest cios? A po co sobie wmawiasz zagrożenie? No. Wiesz, raz nie wyszło, dwa nie wyszło, już jesteś ugotowany. I se w swojej głowie zrobiłeś burdę. To co ja wam powtarzam, wy macie widzieć, co się wokół was dzieje. Bo ja ci nie powiem, co ty masz zrobić. Bo ja nie wiem, co on zrobi. Rozumiesz? Rozumiem. A im bardziej uważasz, tym bardziej jesteś betonowy. A ty masz być wyluzowany. Co? Okiem. I teraz raz się zestresowałeś, dwa, trzy. I teraz mijesz z ręki, bo robisz to, co ja chcę. A zamiast wziąć do tyłu. Mówiłem, lepiej niech nogi bolą od spierdalania. No właśnie. Niżej, a ty... Ale to musimy się poznać. Dobra. Pobawcie się. Szali. Było 40 stopni. Warunki, kurwa, doskonałe. Jak jest duszno, mało tlenu, a tlenu trenujesz, to zwiększasz sobie wydolność. Coś powiem, czy ja coś No powiem, podziękuję, przeproszę, że nie do każdego mogłem podejść, nie do każdego mogę trafić, no ale... Słuchajcie, na dzisiaj to będzie tyle. Ja wam dziękuję jeszcze raz za udział. Mam nadzieję, żeście zrozumieli to, co trener wam chciał przekazać, że sporty walki nie są dla idiotów, nie? Że tu trzeba cały czas myśleć, że są jakieś gotowe wzorce. Widzieć! Widzieć i myśleć też. Nie. Myśleć też trzeba. Dobra, widzieć, trzeba widzieć. Gotowe wzorce, które są przez was pracowane dziś na treningach, to jest określony moment, kiedy, tak jak trener mówi, kiedy zobaczysz, że możesz je zastosować i wtedy możesz je zastosować, nie? Także to tyle. Może jeszcze trener coś powie. Słuchajcie, miłe panie i panowie. Po pierwsze, dziękuję za zaproszenie. Jak znam życie, to nie jestem tu ostatni raz. Po drugie, mogę przeprosić tylko tych, do których nie zdążyłem podejść, nie dotarłem, bo nie da się, wierzcie mi, jak ja bym chciał każdemu poświęcić 5 minut, to nikt by z tego nic nie miał i jest was po prostu za dużo. Ale może w waszych głowach zakiełkuje to, że
sporty walki to jest jedna dziedzina, masz się nie dać trafić, masz się nie dać udusić, złapać, masz nie dać sobie zajebać kopa i umieć wykorzystać moment tu i teraz. I wy nie macie myśleć, wy macie widzieć, wy się na treningu uczycie pewnych zachowań, pewnych elementów i jak będziecie widzieli, że frajer tak wystawił kolano i ryj, to nie będziesz dzwonił do babci, co zrobić, tylko od razu zapierdolisz kopa, czy od razu udusisz. Ale tego się uczycie na sali i uczcie się przede wszystkim cierpliwości. Tego nie da się na jutro zrobić. Ja jak zaczynałem, pierwszych 8 walk przegrałem, 9 wygrałem, 10 przegrałem, a trener mi mówi, dobra, będzie dobrze i jakoś mi to później trochę poszło, nie? Bo też nikt nie chciał na siłę, że ja muszę być już teraz i jeden zdobywa tytuł po 5 latach, jeden po 15 latach. Usyk po olimpiadzie w Pekinie przegrał z Clemente Russo i chciał karierę kończyć. Za 4 lata został fenomenem bokserskim. Czyli też już chciał zakończyć, ktoś go namówił, przemówił mu, nie wiem czy to był tata Łomaczenki, ale nie chciejcie za szybko. To jest naprawdę frajersko proste. Macie widzieć. Panie trenerze, proszę wyeliminować pojęcie myśleć. Rozumiesz? Jak będziesz widział, zobaczysz, robisz to. Jak będziesz widział, zobaczysz, robisz to. Jak będziesz widział, zobaczysz. A jak będziesz myślał, kurwa, co będzie, to chuj będzie. Naprawdę. Myślenie jest fajnie, to wszystko. Myślał, to ja będę. Jak będę mistrzem świata, to będę sobie na Hawajach pił tequilę, nie? To, co mogę pomyśleć. Ale w samym ringu zachowanie jest takie, a nie inne. Masz widzieć i zachowań z sali, z maty, z ringu przenosisz tam. Wszystko zrobisz, jak będziesz miał otwarte oczy, będziesz czujny, nie będziesz się wygłupiał, nie będziesz planował. To się samo robi. Tylko głowa, to co powtarzam, przytrzymuje was tu nawet godzinę. W ringu to trwa tysięczną sekundy. Ja mam 25 lat i chodzę tak fajnie na nogach. A wy macie umieć lepiej. Rozumiecie? I nie możecie chcieć udowodnić koledze, koleżance, ja ci pokażę. Nie, to się samo zrobi. Ale głowa, cierpliwość i otwarte oczy. Błagam, nie myślcie. Panie trenerze, za 3 miesiące mogę przyjechać. Jesteśmy otwarci. Jak mnie zaproszą, kurwa, no. Dziękuję. Tyle, to jakby ktoś chciał, 27 będzie u nas gościł Tomek Sarara teraz, stycznia. Będzie na Facebooku informacja, a teraz bym prosił, żebyśmy się wszyscy jakoś zebrali.